ubiegłym roku uruchomiliśmy akcję Biegam, bo lubię. Okazało się, że jest spore zainteresowanie w Bolesławcu taką formą spędzania wolnego czasu. No, jest mnóstwo fajnych ludzi, postanowiliśmy to jakoś się zorganizować i w tym roku założyliśmy Klub Biegacza Bolesławiec. To pierwsze poważne zawody pod waszym szyldem. Tak, pierwsze poważne zawody pod naszym szyldem. No, należy wspomnieć, że te zawody zorganizowane są przy współpracy z Stowarzyszeniem Komando, czyli byłych komandosów z Bolesławca. Pierwszy marca jest w Polsce obchodzony jako Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i z tej okazji w całej Polsce, w 80 miejscowościach Polski odbywają się biegi temu poświęcone. No i w tym roku nasz Klub Biegacza Bolesławiec wraz z Towarzystwem Komando postanowił przyłączyć się do tego. No i jest z tej okazji zorganizowany jest bieg w Bolesławcu. Czyli wymiar biegu taki sportowo-patriotyczny. Tak, wymiar biegu sportowo-patriotyczny, tak samo jak dystans 1963 metry. Jest to symboliczna cyfra, gdyż w tym dniu, ten dzień przyjmuje się za datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego. Kamil Makuś, zwycięzca dzisiejszego biegu, dla ciebie to takie 2 kilometry, to niewiele. No niewiele, biegam bardziej dłuższe dystanse, ale przyszedłem tutaj z tego względu, że jestem rodowitym bolesławianinem i chciałem oddać hołd poległym żołnierzom. Sezon rozpoczęty, mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Planuję 26 kwietnia wziąć udział w maratonie w Warszawie. Trasa nie jest wcale łatwa, bo jest pod górkę u nas. No. Jakieś specjalne przygotowania przed dzisiejszym biegiem? Tak jak zwykle. Czyli no, bieganie 4 razy w tygodniu, nie? I jednak brak treningu wychodzi, ale liczy się idea, dla której biegliśmy. Najgorsze były pod górkę biegi. Ja biegam po 2 miesięcy, także co prawda niedawno. No ale wysiłek jednak opłacił się. O, udał się, w ogóle się udał, bo dobiegłam. 2 kilometry? 2 kilometry. A jakie specjalne przygotowania? Żadne. Nic? Żadne. Tak po prostu z marszu? Po prostu z marszu, bo to była dla mnie długa trasa, ciężka trasa, bo to był przełaj. Dobiegłam, cieszę się, nie byłam ostatnia. To jest najważniejsze i bieg, piękny medal.